Jest duży próg, mam nadzieję, że misę nie rozwalę. Witam Was w moim super upierdzielonym garażu. Dzisiaj zajmiemy się troszeczkę RCU. Nie mam palnika, tak to bym te klamki jakoś spróbował podprostować. No, trzeba będzie go tu trochę tego pita ogarnąć, wreszcie mu olej wymienić. Gdzieś miałem motula. Miałem tu jeszcze trochę składa. Ile tu mamy? Prawie 1,5 litra. Do pita starczy. Dobra, palimy sprzęta, żeby zagrzać. Do wymiany oleju. Olej. Filtr oleju. Ciężko mi strasznie na zimnym pali, tak niestety gaźnik jest wyregulowany. Dobra, puścimy mu trochę paliwa. Spróbujemy bez sania, może odpali. Jak się rozgrzeje, specjalnie zrobiłem tak, żeby, bo wcześniej palił na zimnym idealnie, ale jak się rozgrzał, to nie chciał palić. Jeszcze raz. Dobra, niech się rozgrzeje. Niech się dobrze rozgrzeje. Będziemy spuszczać olej dopiero. Widzimy się po krótkiej przerwie. Jeszcze nie spuszczam, jak widzicie, oleju. Bo doszłem do wniosku, że przecież jak rozgrzeję, to zanim mi pit dostygnie, to nie ustawię zaworu. Więc na razie wyczyściłem tam koło gniazd zaworowych i czekam, aż pit dostygnie. I sobie wyreguluję wcześniej zawory, bo klekotają. Samiście mi nawet zwrócili uwagę na to. Więc no, poczekam, aż rozgrzeje się, znaczy, co ja mówię, jak ostygnie i wtedy dopiero wezmę się i no i wyreguluję zawory. A wtedy dopiero jak wyreguluję zawory, wezmę się za wymianę oleju, więc przejedziemy się może, żeby się to rozgrzało dobrze, spuścimy olej, wymienimy filtry, filtr oleju, wymienimy na nowy olej motula, bo teraz będą zawody, nie wiem, czy mi się uda na nie w nich wystartować, postaram się, no. Jak widzicie po moich filmach, ja nawet nie mam czasu przejechać się na koło podwórka, co dopiero gdzieś pojechać na zawody, więc no, jest tak, a nie inaczej. Dobra, no zanim picie mi tutaj weźmie i ostygnie, przepalimy transitka. No nie pojedziemy nigdzie daleko, no przejadę tylko kawałek do przodu, bo muszę koła z niego wywalić. Koła zimowe, bo wożę je na tylnym siedzeniu, na tylnym z tyłu wożę koła zimowe, a prawdopodobnie no, trzeba będzie wywalić tutaj tylne siedzenia, no i tak przynajmniej ze dwa pity trzeba będzie zawieźć tam, trzeba będzie ze dwa pity zawieźć do tego, do Tarnowa, do Kamila. Ewentualnie się z nim zabierzemy, bo jest sporo kilometrów, a co do tego transita jeszcze nie mam przepaczonego całego i nie jestem pewny. Co to pokazuje, że te siedzenia ważą 90 kg? Siedzenia ważą tyle co pitbike? Dobra, podjedziemy trochę do przodu, ale pierw go odpalimy. Tu jest otwieranie, tu zamykanie. Zrobiłem drzwi przesuwne z boku, nie nagrywałem, bo jak widzę, to w ogóle nie chcieliście oglądać filmików przy transicie. Nie chcieliście oglądać filmików przy transicie z roboty, więc no, wariują na skuterach, a ja nie mogę jeździć, no, bo robota znowu przy pitbike'u. A też bym skuterkiem pojeździł. No i zrobiłem drzwi przesuwne. Wcześniej mi tak się ciężko przesuwały, a teraz jest idealnie, jednym paluszkiem. Tutaj poregulowałem ładnie na zawiaskach, żeby to mi równo siadało. Miodzio. Jest glancuś cycuś.
po szybie troszeczkę jestem wkurzony, ponieważ tu mi tak troszeczkę odchodzi z tej strony i brakuje mi dwóch zaślepek. Tak brzydko wygląda, no ja tak lubię mieć wszystko idealnie, więc no nie jestem zadowolony z tego powodu, no ale wszystkiego nie można mieć. Wszystkiego nie można mieć w tej cenie, co dałem za tę część. Dobra, odpalimy na razie transitka. Nie był dość długo przepalany, trochę syf się zrobił. Będę musiał tutaj wyczyścić, bo mnie tam kolega, znajomy, co kupiłem od niego transita, to mnie zabije. Za ten syf. Dobra, palimy maszynę. Benzyny, ropy też nie za dużo, ale sprzęgło teraz chodzi idealnie. Kurczę, normalnie aż chce się jechać. Dobra, cyk. Palimy maszynę. Co jest? Nie pierdol się, że padła mi bateria. O, o. A nie mówiłem? Jest problem. Tylko nie wiem z czym. Coś się zjebało znowu. Tylko co? Minus. Klema jest ok. To jest właśnie to. To jest właśnie to. Niedawno, no chwilę temu nie paliłem go, ale co to się stało, to nie wiem teraz. Albo mi kurde jakaś mysza, albo coś kabel przegryzła. A wtedy się wkurwię. Prawdopodobnie bateria padła, ale... coś się zjebało. Dobra, widzimy się po przerwie, jak odczaję, co to się stało. Prawdopodobnie bateria padła. Dobra, operacja ratunkowa. Palimy lanosika. Spróbujemy podjechać jak najbliżej, żeby klemy dostały do baterii od lanosa. Potrenek biedy i jedziemy do tyłu. Jest duży próg, mam nadzieję, że misę nie rozwalę. O! Zahaczyliśmy trochę progiem. Tu podjadę. To jest luz ręczny. Zahaczyliśmy trochę progiem, niestety. Trzeba będzie jakąś deskę podłożyć. Nie za ciekawie. Ach, te kurde samochody. Jeszcze z jednej strony. Normalnie ratujemy transita. Mam nadzieję, że napięcie nie spadło. A tu jest o wiele niżej niż z tamtej strony. Mam nadzieję, że napięcie nie spadło poniżej 10, bo będzie masakra. Będzie trzeba baterię kupić nową albo załatwić. Nic nie widzę. Może styknie? Tylko jak ja stąd wyjdę? Kurde, wej!
jestem za stary na takie zabawy. No, jak nie otworzy maski, no to... Jak to się ma? Teraz czy to dostanie? Oto jest pytanie. Pierw sprawdzimy plusowo, bo... jest najgorsze. Na styk. Dobra. Poczekamy chwilę. Niech się podładuje. Bo słychać, że ładuje baterię. Bo lanośnik teraz pod większym trochę obciążeniem chodzi. Czyli bateria się ładuje. Muszę chwilę poczekać. I spróbujemy dopiero. Masakra. Ale chyba wiem, czemu się to tak rozładowało. Bo mi się tutaj w tranzycie bawili i ktoś nie domknął drzwi i lampka się cały czas świeciła. Ja tego nie zauważyłem. No i rozładowała akumulator. Dobra. Wejdę z drugiej. Mam potlenek biedy w lanośniku, więc nie szkoda. Nie szkoda. O. Chociaż też tak jeszcze przygasają te kotrolki, ale już jest lepiej. Podładowałem trochę akumulator, jest lepiej, ale... Ewidentnie. Bateria. A już się bałem, że kable jakieś przegryzione. Bateria padła, po prostu. Na zero. Prawie że. Kurde. Kolejne wydatki. A wyjdę przecież ten... Ej, patrzcie. Zmieściłbym się, a ja kombinowałem. Dobra, teraz trzeba cofnąć. Wsteczny i jedziemy. Ohoho! Ale bym zarysował chyba wydechem. Dobra, cofamy do tyłu. Staniemy na boku. Z przyzwyczajenia światła włączmy.
Dobra, podjedziemy transitem. Ale po drewnie zarysowałem, to nie jest źle. Cofnal. Siedź, bo byś mi uciekł. Dobra. EGR zapchany, bo się świeci od świeżarowych. Dobra. Jedziemy do przodu. Już się przestraszyłem, że to tak coś wyje przy tranzycie, a to tam sąsiad seropiant nie. Dobra, koła trzeba wywalić. Powiem wam tak. Tego mojego tranzyta to kupiłem prawie że w cenie pitbike'a mojego. Tak jest właśnie, że czasami to motory nawet droższe od dobrego jakiegoś samochodu przydatnego. Chociaż no nie ukrywam, że w bardzo dobrej cenie kupiłem tego transitka. Jest tam parę niedociągnięć, no ale w tej cenie co dałem, to ja by co to nie piszcie mi, że od razu cenę podawaj, ileś dał, bo to wszystko, bo ja kupię na przykład za tyle w bardzo dobrym stanie, a ktoś może trupa padlinę taką kupić tej samej, albo i lepszego, no. Nie ukrywam. Tym się nie przejmuję, że się spryska. Bo i tak tu będzie wszystko czyszczone jeszcze. Dobra. Trzeba będzie chyba papiery wziąć i transita przegonić. Zaraz zobaczymy, czy odpali. Cofnę ewentualnie tutaj. Jakby czasami miał nie odpalić. Już lepiej zapobiegać niż leczyć. Miało być o TTR, znaczy o MRF-ie, a jest odcinek o transicie. Ręczny do żyleta. Dobra, zgasimy na chwilę. Zobaczymy, czy odpali. O, bateria padła. Bateria padła. Przejedziemy się chyba. Kawałek. MRF, z odcinek z MRF-a będziecie mieć na jutro. Dzisiaj jeszcze przegonimy transitkę. Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie. Kable zapłonowe jakby co są. Dobra. Nie wiem, czy cokolwiek będziecie widzieć. Światła.
się tłucze jeden z amortyzatorów, no ale nic za to nie poradzimy. Pojedziemy w stronę słońca. Coś bym powiedział, ale no nie mam nic za bardzo ciekawego do przekazania. Muszę gier przepchać, bo taki trochę przymulony teraz jest. Do Lanosa. Muszę wyczuć, kurde, bo jest o wiele szerszy. O, takie 20 cm. Wiecie, no osobówka jest taka bardziej sztywna, a busy, no niestety, nie ukrywajmy, bardziej gibie. Dobra, zawiniemy tutaj się na CPN-ie. Hamulce, powiem, nie ukrywam, są naprawdę dobre. Skręcimy sobie tu. Tak, słabo troszeczkę widać. No, teoretycznie trafiłem ładnie. Widoczność. Osę nawet mi tu jakoś wleciała, pszczoła. Widoczność jest taka średnia. Na tył patrząc, cofniemy sobie. Zwalniające. Jak na razie nie jest źle. Zobaczymy, jak bateria mi się znowu rozładuje na jutro. To znaczy, że jest coś nie tak z baterią. Przydała mi się kamera cofania do tego transitka. Muszę się do sprzęgła przyzwyczaić, bo późno bierze. Piątka jest węższa,
tranzitka. Myślałem, żeby kupić, ale doszedłem do wniosku, że kupię tranzita ze względu takiego, że pity nie wejdą mi tak wzdłuż, tylko w poprzek. Ogólnie się mi zmieszczą pitbajki, no i dlatego właśnie głównie zdecydowałem się na zakup tranzita. Mierzyłem tam wszystko i właśnie zauważyłem, że tak fajnie pasują, nie? Tak fajnie pasują i doszedłem do wniosku, a tranzit mi się przydał. Też silniki mają zarąbiste, bo praktycznie bezawaryjne, jak się odpowiednio serwisuje. Więc za jakąś dłuższą trasę bym się nie bał. Chociaż no nie ukrywajmy, no nie dysponują nie wiadomo jaką mocą. No ja to mam wersję tą najsłabszą, to jest 185 koni, więc no nie poszaleje człowiek, ale żeby dojechać powoli na spokojnie na miejsce, no to już jest inna sprawa wtedy, nie? No i tak fajnie sobie jedzie, no. Ja powiem wam, że nie żałuję, że kupiłem tranzitka. Jestem bardzo zadowolony. Tylko no muszę opanować sprzęt, żeby wyczuć te gabarety, nauczyć się tym cofać. To jest podstawa. Pierw samym tranzitem idealnie, żeby to nauczyć się cofać, żeby na krawężnik nie najechać. A potem z przyczepką. Może w przyszłości jakaś przyczepka wpadnie. No nie wiem, bo czy będę dalej przy pitach, nie wiadomo ile będę siedział, czy nie przerzucę się z powrotem na duże, no bo tak mnie czasami, no nie ukrywam, czasami mnie troszeczkę korci, żeby wrócić do tych dużych crossów, ale no nie wiem, no odpychają mnie te koszty utrzymania. Koszty utrzymania mnie trochę odpychają. Mi się obrócić, tyłem tu wjechać. Będzie łatwiej. No i właśnie to jest to, że mam taki kitowy wyjazd z tej posesji. Tam kurde mama mi kwiatków nasadziła. Z tej strony mam drzewo i tak nic nie widzę. To jest taki kitowy wyjazd. Trafiłem za pierwszym razem, więc nie jest źle. Teraz pasuje softy na lusterka. Z tym mi tak źle to nie idzie. Trzeba odbić, tak żeby zobaczyć dla nosika. Odbić jeszcze teczko, żeby koło mi tu naszło. Cyk i przykręcić, cyk, tak żeby na bramę wycelować po równo. O kurde, prawie przepchnął. No i dobra, nie jest źle. Daleko jeszcze miałem. Muszę jeszcze wyczuć tą odległość tutaj, mniej więcej jak to tam jest. Jutro jedziemy tranzitkiem do roboty. Paliwo praktycznie się nie ruszyło, więc nie jest źle. Dobra, idę montować dla was ten odcinek. Tak mi tu ten tranzyt jeździ.
Mam nadzieję, no, że się spodobało, co możecie pokazać łapeczkami w górę. Nie podobało się, łapeczkami w dół. No, nie, no, udało się nam Transita odratować. Myślałem, że będzie gorzej, ale na szczęście się udało. Ponad 10 km na taki krótki wypad. No, udało się nam Transita odratować. Mam nadzieję, że bateria będzie trzymać. Jak nie będzie, no niestety do wymiany. Na pewno na zimę będzie do wymiany bateria, żeby była jakaś pewna, żeby to kręciło. No, i żebym nigdzie nie stanął, nie pojechał gdzieś i potem nie wrócił. No, jak tu jeszcze wam pokażę, jaki jest długi w porównaniu do Lanosa. Moja mama strasznie histeryzuje, no. To tak wystaje z 20 cm, a tył jest na równo z Lanosem. 20, z 30 cm jest, 30 cm jest dłuższy od Lanosa, no. I szerszy tak samo jest o 30 cm. Dłuższy i szerszy o 30 cm. Takie dobre 30 cm od Lanosika, więc no, no, jak ktoś zobaczy, tak, ja nie miał auta przestawionego, no to będzie mówił, że to jest duże, no, ale tak naprawdę przystawimy jeszcze pitbike'a ewentualnie, żebyście sobie zobaczyli. To jeszcze nie będzie tak miarodajne, nie będzie tak to miarodajne, ale zobaczycie sobie mniej więcej, jak to tu wygląda. Przejdziemy na drugą stronę. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. No, jak kierownica jest wyprostowana, to jest na szerokość pitbike'a. Jak tak będzie. Ale logiczne, że jak będziemy pakować pitbike'a, to nie jest prosto kierownica, tylko będzie przygięta, więc troszeczkę się tu jeszcze zmieści. No. Ale taki transicik to jest idealny do takiego pitbike'a, do takich przewozów. Się poukłada tak ze 4-5 sztuk. Albo może nawet więcej. Ale głównie chodziło mi o to, żeby był szeroki, żeby mój quad tutaj wjechał. Ja bym jechał do wujka, bo na pewno będę zacznę jeździć tam w tamtej strony rodzinne, żeby z wujkiem pojeździć. Fajne mają tereny, więc tam polatamy sobie troszeczkę, może w tą niedzielę. Nie wiem, zobaczymy. Jak na zawody nie uda mi się wyjechać, no to pojedziemy do wujka. A jak pojadę na zawody, to pewnie będą mnie w niedzielę zakwasy męczyć i mogę nie wybrać się, no ale jak się uda, no to wybierzemy się tam do wujka, zobaczymy WSK Turbo, pokażę wam, jak jeszcze jest, żyje i takie różne projekty, bo tam powiem wam, że dzieją się u niego w garażu czasami kosmiczne projekty. Dobra, kosmiczne projekty się dzieją i zaczniemy tam jeździć, odwiedzać go. WSK Turbo, WSK na wtrysku paliwa i przeróżne inne rzeczy. Będziecie chcieli oczywiście standardowo łapeczka w górę. Nie, no, że nie chodzi mi o to, żeby jakieś tam zarabianie albo coś na tym było, tylko głównie o to, żeby wiedzieć, czy chcecie te odcinki, czy robić, czy nie robić. Paliwko zamknięte, bo kurde, muszę sobie przywieźć kolejne 20 litrów. Tyle. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Na razie, trzymajcie się. Hej! Albo jeszcze nie hej. Teraz już hej.